cała gęba zapchana. Policzko zapchana. Mam poczucie, że Etiopia to kraj poszkodowany. I masę, tak? Koleś się zburzył. Ja nie wiedziałem, myślałem, że to jest tak jak u nas, że ja... Popularna zabawa dzieci w Etiopii to zabawa ze znakami. Bierzesz kamień, bierzesz dwa kamienie, no i rzucasz. Trafiony. Nietrafiony. A efekt taki. I zobaczcie, jaki znak. Ale co szczególnego jest na tym znaku, to fakt, że ten znak nie jest znakiem wydrukowanym, tylko jest znakiem namalowanym. Zobaczcie, to jest dolina, a tutaj są wykonane tarasy do uprawy różnych warzyw, owoców. Ale pytanie, co skłoniło ludzi do tego, żeby żyć? Zobaczcie, tam są domy gdzieniegdzie w tej dolinie, żeby żyć w takim miejscu, gdzie naprawdę, żeby podejść tutaj, no to jest kawał drogi. Im dalej na wschód, im dalej w głąb lądu etiopskiego, tym bardziej życzliwi ludzie, bardziej otwarci, bardziej uśmiechnięci, bardziej tolerancyjni. Dzieci nie są aż takie zbujowate. Powiem wam, że moje ciało męczy się szybciej. Czuję się, że męczy szybciej, nie? Cześć, siemanko. Boją się, jakbym spróbował wystraszyć, to by pouciekali jak nie wiadomo co. Salam. Kumpel jeszcze. Wszyscy jesteśmy. Ciach. Jesteśmy. Patrz. To co oznacza pien, pen? Patrz. Długopis? Dzieci mają na głowie krzyżyk. Krzyżyk na głowie. Orthodox Church jest? Jest. Tak, a tutaj zobacz. Kazaczek, ręka tutaj jest zabandażowana. Tak, żeby ten chyba zwichnięta. W większości, jak to widać, gile wystają z nosa. No ale to standard. Trzeba uważać, żeby się za mocno nie dotykali, bo można się zarazić. No ale to jest... Dobra, czekaj, widać chłopaki? Widać czy nie widać? No jak popatrzą w monitorek, to też mają bekę. Popatrz młody. Takiego monitorka też nie widać za bardzo. O, a tutaj siostrzyczka, proszę bardzo. Siostra. O, ale ładny krzyżyk. Jalelec. Czekaj, o, ładny. Very nice, beautiful. Very beautiful. Dobra, chłopaki. O, jedzie mój transport. Uwaga. Zachodzimy, żeby się może zatrzymamy. Zobacz, jaką mają przemyślaną wycieraczkę. W lokalnej knajpce zamówiłem injerę z warzywami. Injera z warzywami kosztuje 7 zł. Dostaje się taki sosik z papryczkami chili i masę, tak? I masę różnych rzeczy, mniej więcej ziemniaki, marchewki. Tutaj jest soczewica, tutaj jest... zapomniałem, what is this? Suro, to jest suro, a to, dobra, a jak się to wszystko je? Bierzesz łapką, wyciągasz injerę, taki kawałek, maczasz sobie w ten sposób. Robisz coś takiego. Wciągasz i spoko. Nie używamy lewej ręki, bo lewa ręka jest brudną ręką, tylko prawą.
I tyle, nic skomplikowanego. Tutaj jest mniej więcej przygotowywana akcja ceremonii kawy i w tym małym lokalu pani rozpaliła ognisko, czajniczek, w którym będzie zaparzać kawę. Zapach drewna jest po prostu tak piękny, dosłownie. I pije się z takich małych filiżaneczek ceramicznych. Dojechałem do swojego gospodarza w Lalibeli, pomiędzy górami. Lalibela znajduje się gdzieś tam mniej więcej 2,5 tysiąca metrów. Może więcej, trochę około 3. Widzisz ten żółty domek? To jest mój nocleg. Teraz idę trochę połazić po górach. Gdzie ta dziewczynka, która idzie po mojej prawej stronie, ma 12 lat i niesie worek na wpół pełny mąką. Jak wziąłem ten worek, to jest mniej więcej dla mnie 25 kg. Tak w rękę, 25 kg. Ona mniej więcej waży, nie wiem, z 38 kg, tak obstawiam. I musi wejść taki kawałek drogi na szczyt. Może nie na szczyt, sam na szczyt, tylko gdzieś tutaj do domu. Jakie te dzieci są silne. Jakie te dzieci mają taki gen determinacji, w sensie przetrwania. Coś pięknego, jeżeli się porównuje do tego, co mamy u nas. Zobaczcie, tutaj na szczycie, na tym płaskowyżu jest wioseczka mała, gdzie ludzie mieszkają, gdzie ludzie i mają się sprzedażą różnych rzeczy, na przykład herbaty, kawy, krzyży dla turystów, bo tutaj ponoć w sezonie jest bardzo dużo turystów. Pamiętasz, jak nazywa się to miasto? Lalibela. Wiesz, co oznacza Lalibela? Lalibela oznacza pszczoły uznały jego władzę. Legenda mówi, że kiedy cesarz Etiopii urodził się, otoczyły go pszczoły. Jego matka uznała ten motyw za to, że to będzie właśnie cesarz. I od tego wzięła się właśnie nazwa. Pokazują złą drogę. Chcą pieniądze. Opa. Trzeba uważać. Etiopia to jest w ogóle naprawdę wymagający kraj do podróży. Nie fizycznie, ale psychicznie, mentalnie, naprawdę. Ci ludzie, ja myślałem, że tylko tam w mieście po prostu oni są tacy. Ale nie, oni tu są wszędzie tacy. Nawet wystosowałem już rózgę na dzieci. Jakieś one są pierdolite. Nadaje prościutko z kibla w górach. I zobaczcie, jak to jest kibel zrobiony. Wydrążona dziura w ziemi. Punkt wyjściowy, startowy, tutaj z takimi podwyższeniami. Fizjologicznie kolana powinny być zawsze tak, jak powinny być wyżej niż biodra. I wtedy jest najlepsza pozycja do wypróżniania się. Zobaczcie, to jest jedna z etiopskich zabawek. Jak działa? Ty to słyszysz? Mam tylko nadzieję, że nie obesrały mi namiotu. Czas złożyć namiot. I czy uważacie, że to jest kulturalne i czy uważacie, że to jest normalne?
Zobaczcie. Przecież to jest tragedia totalna. I teraz wyobraź sobie, że dziennie mam takich sytuacji 50. Teraz pomnóż to przez tydzień. 50 razy 7, 350. Lubię sobie posiedzieć, wypić na przykład małą filiżaneczkę kawy i poobserwować ludzi, którzy chodzą na ulicy. I tutaj dobitnie, w niedużych miastach widać, jak działa czat na ludzi. Czat działa w ogóle tak, jak ma działanie jak amfetamina, tylko nieco lżejsze. I jednak efekt długiego spożywania czatu jest taki, że ci ludzie wyglądają jak niezrównoważeni psychicznie. W najgorszym przypadku są tacy po prostu zakręceni totalnie. W mniejszym przypadku, w średnim, są pobudzeni i na przykład się szarpią bardzo często. A w takim spokojnym to są tacy, wiecie, tacy pobudzeni, jakby wypili, nie wiem, Red Bulla na przykład. Więc dobrze jest czasami usiąść na uboczu, tak żeby się nie rzucać w oczy. Ja teraz się bardzo mocno rzucam w oczy i poobserwować ludzi, którzy w danym kraju, w danej miejscowości mieszkają, bo można naprawdę dużo wyciągnąć z takich obserwacji. Teraz sobie idę. Podchodzi do mnie ziomek, kumpel ten, i mówi tak: daj pieniądze, daj piątaka. No piątaka chciał, nie? To jest mniej więcej 80 groszy. Czat. Mówi czat. No czat. Mówi, że chce cała gęba zapchana w policzku. Policzku zapchana i mówi, że jeszcze on chce kupić. Cały ten, zobacz, bo show, no this, no hajs pokazuje. Cały worek przychitrany pod bluzką i mówi, że jeszcze chce kupić. Kurde, przecież to masakra. Jeden gościu powiedział, że wszyscy jedzą czat po śniadaniu. Zobacz, jaką bułę ma wypchaną po lewej stronie. Szaleństwo totalne. Mam kumpla, no. Dobra, trzeba łapać. Wiecie, jaki deszcz padał? Boże święty, Maryjo, Matko Przenajświętsza. Tutaj... Buła wypchana. Good morning. Yes. Gość, który ma bajadzi, uderzył w samochód ślubny państwa młodych. Bo tymi bajadzi to jeżdżą bardzo szybko i powiem wam, że nieprzewidywalnie. I się nie dziwię. Jak koleś się zburzył. Ja nie wiedziałem, myślałem, że to jest tak jak u nas. Że jadą, zatrzymują, robią bramę, tam piją wódę czy coś tam jeszcze i dalej jadą. A to nie, to był po prostu wypadek. Wam, że było tak ciężko wytłumaczyć dla gościa, żeby się zatrzymał, że ja w szoku jestem. Mówię, stop, pokazuję, koleś nic, kompletnie. Musiałem wysiąść, wiecie dlaczego? Bo ziomek już jechał bardzo długo i wcinał tyle czadu, że po prostu szok. Gały to miał jak piątki i po prostu czerwone jak nie wiadomo co. Więc... Kuku! No, thank you, don't worry. Wizja i misja. Kolejny jakiś projekt, który po prostu stoi odłogiem. Mam poczucie, że Etiopia to kraj poszkodowany. Ze względu na to, że jest tutaj masa projektów, wsparć, między innymi z Kanady, z Unii Europejskiej. Wszystkie kraje tutaj przyjeżdżają pomagać. Pomagać, bo Etiopia potrzebuje bardzo mocno pomocy. Projekty trwają załóżmy 4 lata i po 4 latach Kanadyjczycy wielce pomogliśmy Etiopczykom, więc teraz możemy sobie pojechać do domu, bo jesteśmy tacy spoko po 4 latach. Tylko że wytłumacz przeciętnemu Etiopczykowi, który biega za krowami z kijem, że już ten projekt się skończył po 4 latach i już nie ma pomocy. No i weź im wytłumacz. No nie wytłumaczysz. Przeciętny Etiopczyk myśli sobie tak: okej, przyjechał biały, zrobił tak dużo przez 4 lata, a teraz pojechał biały, go nie ma. No i przyjechał znowu biały, czyli turysta. Więc musi dać pieniądze, przecież przez 4 lata dawał pieniądze. Robił tak dużo, więc czemu miałby nie dać? No i to jest takie zło. Zobacz, i nawet starsi proszą o pieniądze. Naprawdę, ja jestem przerażony. Od młodszych, takich do kolana, po takich starych, 80 lat, przychodzą i mówią, żeby dać pieniądze. To jest zło XXI wieku. I takich tabliczek z projektami, miejsc, w których odbywały się projekty, jest masa. I niektóre po prostu stoją opuszczone. Niektórych na przykład zrobił sklep,
więc próbują w jakiś sposób to wszystko, nie wiem, zaadoptować na swój sposób, bo tak naprawdę poziom edukacji w Etiopii jest bardzo niski. O, obalaj dyskoteka. Dyskoteka, to mi się podoba. Salam. Amanu. Dzisiaj nie wyspałem. Dobra, patrz, gdzie się spałem. Ale się nie wyspałem. Jakimś polu dzisiaj śpię. Dobrze, że ludzi nie ma. Tak to wygląda, no. Taka rzeczywistość. Już się przyzwyczaiłem. Zobaczcie, oni z samego rana przychodzą, żeby ogarnąć wodę. I w Etiopii bardzo popularne są właśnie takie karnistry. Kurczę, jaki on ciężki. Nie wiem, ile jest, 20 litrów? Ile tutaj jest? Już ci mówię, 20 litrów. 20 litrów trzeba dzierżyć. I jest miejscówka, gdzie się nabiera wodę. Zobacz, są cztery miejsca. Licznik, kurczę, tutaj licznik nawet jest. Czyli to nie idzie za friko, tylko coś chyba za to płaci, bo jak się liczy. No i oni wszystkie te karnistry muszą zanieść do domu, żeby można było ugotować, żeby można było się umyć, żeby można było przeżyć. Jak jeden mądry człowiek na drodze, kierowca, którego złapałem na autostopie, powiedział, że w Etiopii muzułmanie nie planują kompletnie rodziny. O co chodzi? Koran, tak jak wcześniej wspominałem, pozwala mieć na cztery żony dla mężczyzny jednego. I mężczyzna uprawia ten seks niekontrolowanie. Te dzieci się urodzą, jest ich 30 czasami nawet. Chociaż ten mężczyzna nie ma pieniędzy na to, żeby te dzieci utrzymać. Te dzieci w naturalny sposób zaczynają paść zwierzęta, no bo co mają innego robić? Nie idą do szkoły, bo nie ma na to pieniędzy. I tak koło się zamyka. I tak ta patologia się pogłębia. No i później te dzieci rosną, jedzą czad, piją alkohol i robią inne głupoty, których nie powinny. Których robić nie powinny. A co jest? Co jest, kumpel? Dobre? Jakieś wysmażone na głębokim oleju. A, taki ten bread. Dobra, bread. Pomieszanie z poplątaniem, jak ja to mówię. Co my tu mamy? Rzekę wyschniętą, która za 2 miesiące będzie płynąć. Jak ja zmarzłem w Etiopii już drugi raz. Łapie. Muszę przyznać, że tutaj w Addis te pociągi elektryczne, takie, wyglądają lepiej niż w większości krajów europejskich. Nie śpicie, bo ja właśnie dotarłem do gospodarza z couchsurfingu, kolejnego gospodarza, który zamieszkuje Addis Abeba, stolicę Etiopii. I zobaczcie, jak ziomek wykombinował, bo w Etiopii bardzo drogie są łóżka. Kosztują 20 tysięcy birów. 20 tysięcy birów to jest mniej więcej 1300 zł. No tak, pira ze drzwi. A gość kupił za 5 tysięcy birów deski i zbił sobie łóżko. Wypolerował, wyczyścił i pobejcował. Gładziutkie, eleganckie łoże. To mi się podoba. I ziomek studiował przez 5 lat w Rosji, więc mówi po rosyjsku. Ja idę ogarnąć kilka rzeczy, włącznie z naprawą hulajnogi. Będzie trzeba wymienić łożyska, więc lepiej kupić tutaj niż w Kenii, bo w Kenii wydaje mi się, że tych łożysk może nie być. No i zdrówko całkiem spoko. Dzisiaj biegunka. Kurczę, powiem wam, że naprawdę to jedzenie się tak zmienia. W różnych miejscach człowiek je i nie ma takiej higieny zachowanej. Ten mój organizm będzie wycieńczony pod koniec całej podróży.
Jest masa ludzi, którzy po prostu śpią na chodnikach, centralnie na chodnikach, przykryci kocami, kimają sobie. Możesz sobie kulturalnie obok nich przejść i nie ma żadnego problemu. Najgorzej w nocy, bo jak on takiego nadepniesz, no to może się zdenerwować. No, ty też byś się zdenerwował zresztą, nie? Zobaczcie, jak pani przygotowuje tradycyjną kawę. Tutaj mamy tradycyjną kawę nasionka, naturalne, organiczne. No co my to? Teraz kawa stygnie i później się tą kawę zaparza. No. Dzisiejszy nocleg był dość wyjątkowy, bo na podwórku. Jednak każdy nocleg na podwórku wiąże się z tym, że trzeba każdemu z gospodarzy i sąsiadów opowiedzieć swoją historię po polsku, po angielsku i spróbować po amharsku, bo każdy chce się dowiedzieć. Więc później jak nie musisz nawet budzika nastawiać, bo możesz być pewien, że tak jak oni wstaną, to ty też wstaniesz o tej samej godzinie. No i wszystko, co będziesz robić, będzie też pod kontrolą sąsiadów. Tak, żeby wszystko się zgadzało. Tomeczku, ty się dzisiaj w tym odcinku naprawdę nagadałeś, więc rozsądek, czyli ja, nie był aż tak potrzebny. Tak czy inaczej, niech ci, co oglądają, zostawią ci łapę i komentarz, bo czemu nie?